Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o zapachach, które z rozpaczą informuję i Wy pewnie to wiecie. Są moimi takimi ulubionymi zapachami i one odchodzą, one są już discontinue, nie ma ich, albo są jeszcze gdzieś tam takie resztki. Więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony takim zapachom, taki trochę pogrzebowy, albo może bardzo taki troszkę słodniejszy odcinek, no ale takie pożegnanie i jakby ukłon ku tym zapachom, a może Wy mi podpowiecie, które są podobne zapachy, które właśnie przypominają te, które odchodzą, także koniecznie zostańcie ze mną. W dzisiejszym odcinku będzie o zapachach, które już odchodzą albo są discontinue, albo już długo. Ja nie zauważyłam może, że one są discontinue. One są na, że tak powiem, mam w swojej szufladzie, mam na swojej toaletce. Oszczędzam je, bo wiem, że będzie ciężko mi kupić jakiś duplikat. No i zacznę może od pierwszego zapachu. Słuchajcie, zobaczcie, jest już niedużo go. Jest to Baby Doll YSL, przepiękny, cytrusowy, świeży, zabawny zapach, który był już jakiś czas temu discontinue, później wrócił. Słuchajcie, to jest bardzo taki, ja nie wiem dlaczego określam go pudrowy, bo on ani nie jest pudrowy, jest bardzo, on jest stary, bo z 2000 roku, z pomarańczą, tutaj z porzeczką, którą ja bardzo lubię, bardzo energizującą i taką właśnie sprawiającą, że się świetnie czujecie, z jabłkiem, z różą, z wanilią, z heliotropem, takim wodnym, akwatycznym. Bardzo właśnie ta projekcja, ja powiedziałam, ten zapach, może nie projekcja, jest właśnie taka flirciarska, taka romantyczna, jest jednocześnie bardzo energizująca. Zobaczcie, jak mało mam. Naprawdę, ja wiem, że któraś z Was pisała, że ten zapach gdzieś tam jeszcze jest. Ja się boję, że to są podróby, słuchajcie, nigdy nie kupuję z takich nieznanych źródeł, no ale być może się skuszę, albo no jeszcze gdzieś on wróci na nowo, tak jak kiedyś ja byłam przekonana, że jego już nie ma, a jednak się pojawił. Ja wiem, że jak był w Selfridges na wyprzedaży, to od razu był za takie grosze i od razu wszyscy wykupili. Coś pięknego, jeden z moich ulubionych zapachów, właśnie taka panienka tańcząca, iskrzący bardzo zapach, bardzo energizujący, bardzo taki, bym powiedziała, wiosenno-romantyczny, także jest mi niezmiernie żal, że no po prostu takie zapachy odchodzą, bo każdy z nas ma takie ulubione i właśnie one znikają z rynku. Następnym zapachem, który naprawdę nie sprawdzałam, ale wątpię, że on gdziekolwiek jest, jest to zapach, o którym ja Wam dużo opowiadałam, mianowicie to jest Gucci Premier. Przepiękna sztabka złota, dystyngowany, szlachetny, a jednocześnie bym powiedziała taki pełen przepychu, opulens, właśnie zapach bardzo stary, bo z 2012 roku też z bergamotką, znowu jest blackberry, czyli no takie czarne owoce, z kwiatem pomarańczy, który mi absolutnie przeszkadza, jest jednym z piękniejszych ujęć kwiatu pomarańczy, tutaj z drzewem sandałowym, paczulą, z białymi kwiatami. To jest zapach, który miał być zapachem takim słonecznym, jakby wspomagającym Wasze wszystkie sukcesy, właśnie takim, może tak bym powiedziała, zapachem właśnie sukcesu, bo on takim mi się kojarzy. Inspirowany był on właśnie suknią tutaj, która była przedstawiona na festiwalu Cannes w 2010 roku, właśnie taka pełna przepychu, złoceń, no i kojarzy się właśnie z gwiazdą, że jesteśmy gwiazdą same dla siebie. Tak bym to powiedziała o tym zapachu, ja go bardzo oszczędzam. Nie wiem, czy on się trochę już nie zepsuł. Niestety, mimo że go próbuję naprawdę trzymać głęboko w szufladzie, żeby był z dala od tu światła. Coś pięknego, piękny, waniliowy, szlachetny zapach, ale taki pełen bogactwa, przepychu. Czujecie się wspaniale, no i oczywiście ten flakon, także strasznie mi żal, że mi się wydaje, że troszkę już jest expire. No i ta butelka, ona mnie od samego początku, jak tylko ją widziałam w perfumerii, bardzo urzekła. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, o którym ja nie mogę się nagadać. Wielokrotnie on był, ja staram się go już nie przynosić, tu nie pokazywać, bo na pewno już się zanudzicie ze mną, ale właśnie taki zapach bogactwa, zapach tego, co chcecie osiągnąć, zapach gwiazdy, I no bardzo mi przykro jest, że no niestety nie mogę dostać następnej bułtarki, ale słuchajcie, jeżeli jakiś zapach Wam przypomina ten właśnie zapach, jakiś taki dób, to powiedzcie mi, który, to ja się przyjrzę, może znajdę właśnie odpowiednik, czemu nie. No i ostatnim zapachem, który właśnie tu wspomnę, jak lubicie takie odcinki, to być może stworzę trochę więcej, bo coraz więcej tych fajniejszych zapachów odchodzi w zapomnienie, znaczy odchodzi z rynku i tworzą takie zapachy, które są naprawdę kopiami innych, takimi mixtures, takimi miksturami, takich zapachów, które niekoniecznie są jakieś takie wpadające, że tak powiem, w nos, wpadające tu w oko, czy no nie wiem, warte uwagi. A więc mowa tutaj o Gucci Flora. Teraz to wydanie Gucci Flora jest zupełnie inne, mi się nie podoba. Butelki są piękne, ale w środku to nie jest to, co ja lubię. Ten zapach jest bardzo głęboki, właśnie z kwiatem pomarańczy, z osmantusem, z różowym pieprzem, paczulą z 2010, czyli zobaczcie, jakiś stary. Jest to naprawdę piękny, skoncentrowany zapach, inspirowany szalem księżnej Monako Grace, pełen przepychu, pełen takiej waniliowej, pięknej, gdzieś tam kaszmirowej, cudownej nuty, niby taki banalny, ale naprawdę nie jest banalny. Te stare wydania, słuchajcie, były bardzo fajne, bardzo pieczołowicie, że tak powiem, przygotowane, z takim fajnym vibe'em, z takim fajną, energetyzującą aurą. Jakieś takie właśnie pełne przepychu, pełne jakiejś takiej inności, ale one były warte kupna, warte spojrzenia. Bardzo żałuję właśnie, że te zapachy odchodzą, zwłaszcza Gucci, no i oczywiście mój kochany Baby Doll i Saint Laurent, bo no, my się przywiązujemy, tak jak przywiązują się niektóre klientki do kosmetyków kolorowych czy pielęgnacyjnych, tak i osoby, które kolekcjonują perfumy, mają swoje ulubione, jakby są bardzo przywiązane do perfum, które nagle ni stąd, ni zowąd właśnie są gdzieś tam zapomnienie, stwierdzają, nie będziemy więcej produkować i ich nie ma. To wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Ja chętnie posłucham o zapachach, które Wy kochacie i które odeszły w zapomnienia, a mianowicie no, nie produkują ich już. Bardzo żałujecie. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do szerowania moich odcinków. No i oczywiście do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.